Burrito. Awokado, cyk, pestka out. Teraz robimy sobie taką kosteczkę i wydrążamy awokado do miseczki. Limonka, oliwa, wszystko rozgniatamy do tego. Kolendra, cebulka, czosnek, sól, pieprz i kmin rzymski i gotowe. Teraz bierzemy warzywa, kroimy w kostkę, podsmażamy wołowinę, do tego cebula i czosnek, którego zapomniałem. Teraz pomidory, bulion wołowy, wszystkie przyprawy są w opisie. Teraz ląduje jeszcze papryka, ryż i kakao. Tak, dobrze widzicie, to częsty dodatek do chili con carne. Wszystko razem z czarną fasolą, śmietaną i serem cheddar ląduje w takiej tortilli. Zawijamy to. Teraz to na chwilkę ląduje na patelni, żeby nam się ładnie zarumieniło. Zawijam to w sreberko, żeby się wygodnie jadło i cyk, mamy gotowe, super smaczne burrito. Myślę, że wyszło zajebiste.